Hej, siemanko ludzka, z tej strony Mes, witam was serdecznie w kolejnym vlogasku, golasku, tak jest. Mam nadzieję, że poprzedni odcinek wam się podobał. Zostawiliście jakieś łapki w górę albo w dół. Zachęcam również do tego, żeby zostawić jakiegoś lajka w górę albo w dół, cokolwiek. Będę wdzięczny, oczywiście subskrybujka również, no bo duże grono nowych subskrybentów nie subskrybuje jeszcze, więc zachęcam tym bardziej. I ludziska, powiem wam tak, minął kolejny tydzień błyskawicznie, nadal jestem schorowany, jakby nie powiedzieć, bo gardło mi cały czas nawala. Siedzę w chacie, wychodzę na zakupki, staram się więcej ruszać, gimnastyka do tego jeszcze gdzieś tam mocniej ruszyła. Teraz jestem, w sumie dzisiaj na pewno muszę jakieś ćwiczenia porobić, no bo minęły 3 dni, odkąd ostatni raz robiłem, więc takie dawkuję sobie, że tak powiem, dawkuję sobie, więc jest pozytywnie. Do wczoraj jeszcze odczuwałem porządne zakwasy brzucha, także mięśni brzuchowych, jednakże było solidnie. Na pierwszy dzień nie było tak tragicznie, dopiero wieczorem mi właśnie chwyciło i jeszcze na następny dzień, więc było solidnie. Choć też za dużo tak właśnie nie robiłem, ale no było, co mogę powiedzieć, ledwo co mogłem, że tak powiem, podnieść plecki, no bo jednak ta masa mięśniowa, brzuszna, czyli spożywcza, ciążyła dosyć mocno, więc trzeba tutaj to docisnąć troszeczkę bardziej, ale też na spokojnie, żeby nie przedobrzyć, nie przesadzić, o, żeby później nie było odwrotnego efektu do zamierzonego, więc to jest ta kwestia. I co ludziska, dzisiaj, czyli w sumie w sobotę, odwiedziłem sobie to bistro, które mam, nie wiem, jakieś 200-250 metrów do 300 metrów od siebie. Byłem pierwszy raz fizycznie. Zazwyczaj zamawiałem przez ich strony i tak dalej. Mówię, a zobaczę, wejdę, przekonam się, jak tam w końcu jest, no bo mówię, takie lokalne, takie bistro, takie, bym powiedział, domowe obiadki bym tak rzekł. Bardzo dobre zresztą. No i wchodzę, no i kurde, powiem wam, że poczułem się jak za dzieciaka, taki klimacik z lat 90. Jeszcze te takie krzesła, takie metalowe, z takim, nie wiem właśnie, czy to była skóra, czy ekoskóra, ciężko mi powiedzieć, ale no, jeszcze te takie stoliczki z takim, jak to powiedzieć, nie narzutą, tylko tam nakryciem na stół, takim ale plastikowym, czy coś w tym stylu. Także klimacik pełną parą. Oczywiście na wynos brałem, była szefowa, no bo szefowa tam sprawuje. Także od razu szczeliła, jak powiedziałem, że głównie zamówiłem przez jej stronę, to wiedziała już z kim ma do czynienia tutaj. Także tutaj miło bym powiedział, więc to jest na plusik. Ja co dzisiaj wziąłem na obiadek dwa dania. Zupka pomidorowa 15 zeta, więc mogę wam powiedzieć, że bardzo, bardzo dobre. Nie jest za gęsta, nie jest za rzadka, jest sam raz, jest mocno doprawiona. Akurat tym razem, bo to różnie zależy od tego, pewnie jaki mają makaron, ale tym razem był makaron w kształcie takich much, coś w tym stylu, jak to się do końca nazywa, ciężko mi powiedzieć, ale była pyszna. No i później co, miałem defolaja z pyrkami i suróweczką, surówkę miałem miksa, szczerze powiedziawszy, miałem czerwoną kapuchę i miałem tam taka wiejska, czy coś w tym stylu, więc bardzo, bardzo spoko, jestem teraz nasycony ile wlezie, więc pewnie do wieczora już nic nie zjem, no bo nie można tyle, więc to było na tyle kaloryczne, że powinno styknąć tam do później godzin i już nic, raczej będę starał się nie podżerać, no bo to jest kolejny taki punkt, że tak powiem, mojej diety, by nie podżerać wieczorami, chociaż no, jeszcze się gdzieś tam zdarza, zawsze wczoraj, jeszcze gdzieś tam skonsumowałem tę kalecykę, chociaż może jednak nie skonsumowałem. Widzicie, już ten wiek, już ta sklera, już człowiek nie pamięta, co robi wieczorami. No, ale staram się właśnie od paru dni właśnie tak nie przesadzać z tym podjadaniem i po prostu gdzieś tam sobie to unormować, no bo jednak brak normy też powoduje, że no jest to wszystko rozregulowane. Ludziska,
Jeśli chodzi o to, co się dzieje na strumyczkach wczoraj, czyli w Kamtunie, zakończyliśmy casting of Frankstone. Generalnie wyszło, że tam jest multum ścieżek. Multum ścieżek, ładnie sobie podsumowaliśmy tą giereczkę. Giereczkę mi zajęło około 8 godzin, gdzieś tam właśnie z lekkim takim patrzeniem, jakie są jakieś inne ścieżki, żeby coś tam jeszcze odkryć, ale tego jest naprawdę multum. I według How Long To Beat strony, czyli gdzie gracze zgłaszają, ile tam czasu im to zajmuje, ile przejść i tak dalej, tam było, że średnio całościowo, czyli wszystko, 10 godzin zajmuje. Mówię, jest to niemożliwe, żeby im to zajęło 10 godzin, ponieważ no, ja już miałem praktycznie 8 godzin, a tam jeszcze multum innych rzeczy było, więc ja nie wiem, na jakimś speedrunie robili to. Moim zdaniem ta gra jest na przynajmniej 20 godzin kompletnie, tak jak no generalnie, żeby platynę wyrobić, że tak, tak ujmę to, czyli wszystkie te zakończenie, odkrycia porobić, to wydaje mi się właśnie, że ta gra jest na 20 godzin, ale to na spokojnie więcej usłyszycie właśnie w tym podsumowaniu, żeby tutaj za bardzo też się nie rozgadał, muszę uważać, no bo to są te materiały podsumowujące też u mnie. No i wczoraj zaczęliśmy nowego, w sumie może nie nowego, ale remake'a Until Dawn, czyli gra z takiej pierwszej serii, która zapoczątkowała właśnie wybory, które mają znaczenie, które mają konsekwencje przy nich, nie? Także wyszedł remake. Remake wyszedł na konsolę, ale również na pecetka. Ludziska na pecetka również wyszedł, także no, co ja mogę zrobić, jak nie zaopatrzyć się w Until Dawn na peceta. Tak jest, zapoczęliśmy się w dniu wczorajszym, zaczęliśmy sobie Until Dawn, przegraliśmy lekko ponad 2 godzinki w dniu wczorajszym i powiem wam, że jest całkiem zacnie. Jeśli chodzi o progres graficzny, to wiadomo, jest to na Unreal Engine 5 i całkiem nieźle mi to wyszło. No niestety, właśnie nie wiem, czy to wina jest Unreal Engine na 5, że mają takie problemy z optymalizacją, czy po prostu devsi dali dupy z tą optymalizacją, no bo jednak ścinki są gdzieś tam i pomimo, że jest włączony DLSS na jakości z generowaniem klatek, no odczuwać to idzie, nie? Być może to generowanie klatek to powoduje, także prawdopodobnie za tydzień zobaczymy z wyłączonym generowaniem klatek, być może jeszcze wyłączymy DLSS, a być może to jeszcze coś tam będzie powodować, ciężko mi powiedzieć, ale na bank nie jest to perfekcyjna gra pod tym kątem, jeśli chodzi o tą optymalizację i działanie. Natomiast jeden jest taki wątek, że no wiadomo, jak się mamy teraz na peceta, to Sony powiedziało, spoko, wypuszczamy wam gry na peceta, czyli te ekskluzywy na pecetkę, ale musicie mieć konto PlayStation, więc jest tam gdzieś tam zlinkowanie konta Steama z PlayStation i tak też miałem, no bo to jest moja pierwsza gra, którą musiałem właśnie tak zlinkować, ale muszę wam powiedzieć, że no konto mam na PlayStation, no bo mam Playaka, więc tutaj nie ma co gadać, że nie mam i albo jest jakiś problem z tym. I założyłem, że achievementy się zliczają podwójnie, no bo zalicza nam na koncie PlayStation oraz na Steamie, więc to jest to, ale również jeśli oczywiście gramy na PC-cie, najlepiej wyłączyć te wszystkie powiadomienia z Playaka, no bo podwójnie się achievementy pojawiają. To jest takie trochę wstrętne, bym powiedział. Więc tutaj jeśli ktoś będzie grał w jakimkolwiek grę, która jest od Sony i wymaga właśnie tego konta, to pamiętajcie, jeśli macie achievementy z Steamem, to wam wystarczy, a tam to trzeba wywołać tego overlaya, po prostu wejść do opcji i to powyłączać, więc tak to tutaj wygląda. No, jeśli chodzi o całą mechanikę, to co zrobili, no bo jednak to jest remake, musieli coś tam pozmieniać, no to powiem wam, że wydaje mi się, że są lekkie zmiany w samej fabule, coś pododawali moim zdaniem, albo pozmieniali, więc czy to jest na plus? Ciężko mi powiedzieć na chwilę obecną, no mówię, lekko ponad 2 godzinki, ale wydaje się całkiem przyjemnie, to na bank. Tutaj się właśnie tak patrzę na balkon, wychodzi, no bo mam widok na okno i rozpraszają tylko, więc muszę się nauczyć znowu nie rozpraszania, cokolwiek się tu będzie działo, ale no to trochę trudno. I powiem wam, że
to może być całkiem dobry, że wydany pieniądz, jeśli chodzi o Until Dawn. Miejmy nadzieję tylko, że poprawiają te wszystkie rzeczy. Właśnie, jeszcze dodam tylko, że jest jeden bug, który powoduje crashy gry. Między innymi jak są jakieś tam update'y, że coś tam odkryliśmy, no to tam pokazuje nam się napis w lewym górnym, że możemy nacisnąć tam klawisz taba, jeśli gramy na klawiaturze i myszce. Na padzie to wiadomo, jakieś tam RB czy cokolwiek tam jest. I jak wejdziemy z tego menu po naciśnięciu do klawiszy, no to po prostu mamy crasha. Znaczy crasha takiego, że fryzuje po prostu cały ekran, niby licznik FPS-ów jest ok i tak dalej, ale gra jest nieresponsywna, trzeba Alt F4 albo ubić proces w menadżerze zadań i to tyle. Jedynym obejściem jest po prostu escape i z poziomu pauzy wejść do tego menu, które potrzebujemy, więc tu jest... To jest właśnie to. To jest właśnie to, co muszą na bank poprawić, no bo już też na forach Steam pisali o tym, że jest to taki bug. Na chwilę obecną więcej nic nie odkryłem. Żadnych w sumie też glitchy jakoś mocno nie odkryłem, no bo mówię 2 godziny. Gra jest nimi na około 10 godzin, więc no, jeszcze trochę nam zostało tutaj do przejścia, więc tutaj się okaże, co dalej. Poza tym kontynuujemy oczywiście dalej i z Comin, Chimera Squad. Moim zdaniem mocno poprawili ten balans, więc jest to gra już grywalna pod tym kątem, natomiast no to nie jest XCOM 1 czy 2, więc średnio to wychodzi, bym powiedział. Zobaczycie też to na podsumowaniu, jak ukończymy, a raczej będziemy kończyć w ten teraz weekend, czyli albo dzisiaj, czyli w sobotę, albo w niedzielę ukończymy, zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie. Co dalej będzie? Pewnie będziemy chillować gdzieś tam przy jakimś X-Defiant, może pogramy w sobie tego Deadlocka albo coś jeszcze innego, zobaczymy, no bo we wtoreczek ludziska, co może być? Delcek do Diablo 4, Vessel of Hatred, tak jest, będziemy z tym startować we wtoreczek, będzie grubo, no bo na tym raczej głównie się skupimy i no, zobaczymy, na ile godzin starczy, no bo też 6 sezon startuje, tego 8 razem z Delcekiem, więc istnieje szansa, że będziemy też ogrywać cały sezon od razu, no zobaczymy jeszcze, właśnie nie wiem, czy nie zacząć od nowa całej kampanii właśnie, tego 8, żeby sobie też przy okazji odświeżyć, pograć sobie też tą nową klasą, tym spiritualistą, czy jak to tam się zwie i zobaczyć, jak to tam dalej będzie, czy oczywiście moim kochanym rogalem, to wszystko wyjdzie w praniu. Jeszcze się nie zdecydowałem, bym powiedział, więc no zobaczymy. Musicie wyczekiwać i jeśli ktoś zajrzy na strumyka, to będzie wiedział, co tutaj będzie wysmarowane. No a tak, to spodziewacie się tych materiałów. Materiały techniczne się pojawiają, to już też wiecie, materiały inne, czyli my się ogląda, pojawiają się i się będą jeszcze pojawiać, no bo teraz weekendami gdzieś tam te newsy się pojawiają i sobie oglądamy, omawiamy przy okazji. A trochę się zbierało przez ostatni czas, muszę wam powiedzieć, także jeszcze tutaj zapasik mocny jest, a to się odkłada i bardzo dobrze mój moderator tutaj też nie śpi, podrzuca te materiały, więc jak coś ciekawszego jest, no to cyk i będzie na tapecie, więc tym bardziej zachęcam do oglądania, a tak to multum oczywiście tych let's play. Chyba Dragon Age Inquisition będzie się kończyć w listopadzie jakoś na początku, tak mi się wydaje. Więc tutaj no, jest też grubo, Wolcen też gdzieś tam się będzie kończył w listopadzie. Chyba tak połowa listopada bodajże będzie się kończył, więc tutaj grubo ludziska, tutaj grubo, a tak to... Tak to mówię, na spokojnie, będziemy dalej cisnąć, kolejne materiały są w produkcji, więc wyczekujcie jak zwykle tych materiałów. Ja na pewno dziękuję serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić lajka, dislajka, komentarzyk, też jest mile widziane, żeby te algorytmy tutaj YouTube'owe gdzieś tam uruchomić, żeby to gdzieś tam się rozpowszechniało. Będę niesamowicie wdzięczny, a tymczasem miłego i do zobaczyska już niedługo. Trzymajcie się, hej.